konserwatyści, tradycjonaliści w Polsce mają w swojej świadomości bardzo mocny argument, dlaczego się trzymają tych tradycyjnych instytucji, takich jak tradycyjne małżeństwo i tak dalej. I to nie jest argument stricte kościelny. Tylko to jest takie przekonanie, nie wiem, czy oni mają to tak awista w świadomości, ale to jest takie przekonanie ugruntowane niemal na poziomie rdzenia kręgowego, że jeśli wpuścimy modernizm, to rozwalimy wspólnotę, tę silną sieć wzajemnej kontroli poprzez wspólnotę. Mało to optymistyczne. Ale czyli to przemawia dla... Czyli będziemy trwać... Znaczy, moim zdaniem pójdziemy jeszcze bardziej na prawo. Znaczy, jeśli można nawiązać do tych wczorajszych, do tego marszu, to jest początek tej fali. Znaczy, w pewnym sensie rzeczywiście narodowcy zostali spacyfikowani poprzez wręczenie im legitymacji politycznej, tak? Bo kilku się dostało z listy Kukiz 15 do polskiego parlamentu. Wobec tego jakby już nie mieli powodu wszczynania jakichś awantur, bo niby przeciw komu? No już ten główny wróg, czyli Platforma Obywatelska, utracił władzę. No na razie jeszcze nie będą przecież protestować przeciwko nowemu układowi politycznemu i nowej władzy, czyli przeciwko PiS-owi, bo czekają, aż ten PiS się sprawdzi i wywiąże z tych zobowiązań, znaczy, które ich także interesują. Pan profesor wróży wielkie powodzenie ruchowi narodowemu, myślę, a co sądzą pozostali komentatorzy? Ja również wróżę powodzenie ruchowi narodowemu z tego względu, że taka fala w historii traktowana jako długie trwanie, to wzbiera i opada. I w II Rzeczpospolitej zostało to zakończone zamachem majowym, ale później ci senatorzy powoli zaczęli przejmować hasła ruchu narodowego pod sam koniec II Rzeczpospolitej. Czasy gomułkowskie to były taki mniej więcej od połowy lat 60. No to było wzbieranie takiego, tak, wzbieranie takiego nacjonalistycznego rytu w całym tym ruchu komunistycznym. I teraz następuje kolejna fala. Giedroyć uważał, że taka jest natura Polski, że wcześniej czy później będą rządzić endecy albo neondecy i trzeba się temu przeciwstawiać. Dlatego on, jak Mazowiecki przyjechał do Paryża, to mówił: panie Tadeuszu, tutaj trzeba dekretami rządzić i nie pozwolić na jakiekolwiek tego rodzaju występy.